tuż po niej pojawi się relacja przygotowana przez Karolinę Walczowską z wydarzenia, czyli z warsztatów, tak? W dziewiątym z warsztatów o wolontariacie europejskim, które właśnie przeprowadziliśmy wczoraj i bardzo dziękuję Karolinie za to, że przygotowała materiał. Posłuchajmy, a my porozmawiamy po tym. Nazywam się Aleksandra Pagacz-Pociask, jestem nauczycielem języka niemieckiego w 9 Liceum Ogólnokształcącym. Od 2001 roku jestem koordynatorem szkolnej wymiany uczniów między 9 Liceum w Krakowie a Konrad Adenauer Gimnazjum w Westerburgu. Westerburg to jest takie niewielkie miasteczko w regionie Westerwald, to jest między Kolonią a Frankfurtem nad Menem. Szkoła niemiecka jest gimnazjum, czyli młodzież tam zaczyna chodzić do tego typu szkoły od klasy 5 do 13, kończy się egzaminem maturalnym. Jak wielu uczniów bierze udział w wymianie? Różnie to się układa. Ten rok jest wyjątkowy. Po naszej stronie zgłosiło się 20 uczniów i 20 uczniów ze szkoły niemieckiej. To jest drugi raz taka duża grupa, w sumie 40 osób. Natomiast zwykle jest to 12, 13, 15 osób, takie wielkości. Jak uczniowie przeżywają wymianę? Co to dla nich znaczy? No bardzo różnie. Myślę, że to są indywidualne doświadczenia. Staramy się uczniów przygotować do takiego wyjazdu poprzez takie wprowadzenie międzykulturowe, na czym polega takie spotkanie z rówieśnikami z drugiego, z innego kraju. Obydwa, i Polska, i Niemcy leżą w Europie, jednak te różnice międzykulturowe są dosyć duże w takim codziennym funkcjonowaniu. I to jest taki nasz cel, żeby młodzież poznała swoich rówieśników, żeby odkryli w sobie podobieństwa, ale też różnice i na podstawie tych różnic spróbowali zbudować jakiś kompromis, przełamać też to takie stereotypy, które funkcjonują jednak w polskim społeczeństwie na temat społeczeństwa niemieckiego. Ogólnie w Niemczech bardzo nam się wszystkim podobało. Przede wszystkim każdy docenia to, że mógł zdecydowanie podwyższyć swój poziom angielskiego z racji tego, że niemieccy studenci mówili tylko po angielsku. Niemieckie zajęcia były bardzo interesujące. Dzięki nim dowiedzieliśmy się dużo rzeczy o Niemczech oraz zdecydowanie, tak jak mówiłem, podwyższyliśmy swój język. Mi się na wymianie niemiecko-polskiej też bardzo podobało. Na pewno się dużo nauczyliśmy od rodzin niemieckich, zawarliśmy nowe wiadomości, jakiś lepszy kontakt. Ogólnie dużo też zwiedziliśmy, poznaliśmy kulturę niemiecką. Bardzo nam się podobało w Niemczech. To jest bardzo rozwinięty kraj i byliśmy w szoku pozytywnym, jak tam wjechaliśmy. Wszystko było takie ładne i w ogóle... Jak was przyjęli? Bardzo są mili. Myśleliśmy, że będzie gorzej, bo z tego, co nam pani powiedziała na przykład, że jeżeli oni zapytają się raz o jedzenie, to więcej się nie zapytają, jeśli odmówimy. Ale tak nie było, bo naprawdę rozpieszczali nas, nawet bym tak powiedziała. No i są bardzo miłymi ludźmi. Jak przebiega teraz wymiana tutaj w Krakowie? No bardzo dobrze przebiega. W sumie to zwiedzamy dużo, prawie w ogóle nie mamy czasu na nic takiego od siebie, bo mamy zapełniony cały czas. I w sumie to wydaje nam się, że im się podoba. Zwiedzaliśmy Auschwitz, fabrykę Schindlera, więc myślę, że podoba im się i nam się też podoba, bo też nie wszyscy zwiedzali to. I think it's a little bit like French. They have many interesting shops and the houses and the landscape, it's very beautiful and the people are very nice. You were in Auschwitz and Schindler's fabric. I think it was a very interesting and a bit shocking experience, but it was good to see what the Nazis did and what happened in the past. Do you want to come to Krakow again? Yes, I really like Krakow and Poland and I think I come back. For study or? Oh, I don't know, I think I study in Germany. Okay. Jestem Kasia, jestem ze Stowarzyszenia Rozwoju Integracji Młodzieży STREAM. Jesteśmy dzisiaj w 9 ELO w Krakowie.
Zorganizowałam spotkanie dla uczestników wymiany niemieckiej, dla uczniów polskich i rozmawiamy o wolontariacie europejskim, o IWS-ie. Także starałam się przybliżyć w takiej części teoretycznej, a także części praktycznej, ponieważ są z nami wolontariusze Amundini Karsten ze streamu, którzy są na wolontariacie właśnie w Krakowie. Rozmawiamy, tłumaczymy, zachęcamy do wzięcia udziału właśnie w projekcie, jakim jest wolontariat europejski. Słuchacze byli bardzo ciekawi. Opowiadałem, co robię w moim projekcie, bo ja ogólnie teraz pracowałam przez 9 miesięcy w Artytece i w Wojewódzkiej Bibliotece Narodowej i dałem kursy językowe z angielskiego i z niemieckiego. No i ogólnie mówiłem o moich planach na przyszłość, co robiłem w projekcie, że dużo podróżowałem, co zwiedziłem w Polsce, gdzie jeszcze chcę wyjechać do Europy. Bym jeszcze chciał wyjechać do Szwecji, ogólnie kraje Skandynawii i jeszcze do Turcji, do Istambułu. Może tam kiedyś zrobię Erasmusa. Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania, ponieważ wydaje mi się, że warto o tym mówić, że młodzi ludzie bardzo się tym interesują i tak naprawdę jeszcze jest mała wiedza o tym projekcie, o tych możliwościach. Stwierdziliśmy, a właściwie stwierdziłam autorytarnie, że sama prezentacja może być taka trochę nudna i właściwie jałowa i co z tego młodym ludziom zostaje, więc zdecydowaliśmy się zorganizować taką pracę w grupach. Po pierwsze, grupy mieszane polsko-niemieckie mają przygotować list motywacyjny. Wyobrazić sobie, że chcą wyjechać na wolontariat i w pewien sposób muszą zareklamować siebie, przedstawić swoje mocne strony, swoje zainteresowanie danym projektem, tak aby przekonać daną organizację goszczącą, że to właśnie oni powinni zostać wybrani. A drugie zadanie jest bardziej takie kreatywne, plastyczne. Poprosiliśmy naszych uczestników o to, by wyobrazili sobie, że już zostali zaakceptowani. Są tam za granicą, w swojej organizacji, do której tak bardzo chcieli jechać i mają jakby przestrzeń do tego, aby realizować własne projekty, własne inicjatywy. Dlatego mają materiały plastyczne i mają przygotować taki plakat promocyjny swojego projektu czy projekciku, pewnej akcji, którą chcieliby zrealizować w społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że ta część praktyczna faktycznie im się przyda, bo te zadania to jest tak naprawdę coś, z czym będą musieli się zmierzyć. Jeżeli faktycznie któryś z nich, czy któraś z nich kiedyś zainteresuje się, miejmy nadzieję, może już w najbliższym czasie, tym, żeby wziąć udział właśnie w wolontariacie europejskim. Zajęcia dzisiejsze były przeprowadzone w bardzo, bardzo poważny sposób, ale wszyscy je zrozumieli. Dużym plusem był język, który był używany na takim poziomie, aby wszystko zostało powiedziane dokładnie, szczegółowo, ale równocześnie był na tyle prosty, że nawet najgorszy student, który bierze udział w wymianie, wiedział wszystko. Teraz jesteśmy w klasie, w grupach czteroosobowych, które mają stworzyć plakat dotyczący zgłoszenia się na z wolontariatów. Będziemy opisywać, jakie mamy umiejętności, dlaczego wybraliśmy akurat tą organizację oraz co możemy dołożyć do tej organizacji z własnych umiejętności. Prezentacja fajna, można się dużo dowiedzieć o innych krajach i o tym, jak inni sobie radzą na takich wolontariatach i w sumie mi się podobało bardzo. No i dobrze, że to poznaliśmy, bo ja wcześniej nie wiedziałam o takich rzeczach, jak właśnie tu robi ta organizacja, więc jest super rzecz, naprawdę. Chciałybyście wziąć udział w takim wolontariacie? Myślę, że kiedyś na pewno. Znaczy nie wiem, czy jeszcze teraz, ale myślę, że kiedyś fajnie tak na jakiś czas sobie pojechać gdzieś i nauczyć się czegoś nowego. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Przypomnę wam tylko, że realizuje nas Marcin Spytkowski, dzięki któremu słyszeliśmy materiał Karoliny Walczowskiej z wydarzenia, o którym opowie Kasia. Tak. Wielkie dzięki Marcin i dzięki Karolina jeszcze raz. Wobec Karoliny by tego wszystkiego tak naprawdę nie było w eterze. Właściwie tak słuchając tego, tych opinii, tych wypowiedzi uczniów i swojej też, słuchając siebie, pierwszy raz ja tego materiału jeszcze nie słyszałam. Stwierdzam, że dużo już powiedzieliśmy, ale może takie wrażenia, kilka wrażeń z tego spotkania. Dla mnie to był debiut, jeżeli chodzi o przeprowadzenie spotkania warsztatów na temat wolontariatu europejskiego po angielsku tym razem, ponieważ jednak to inna była specyfika, inny też temat rozmów, dużo bardziej tematy tak naprawdę merytoryczne niż te nasze spotkania tutaj w radiu.
I muszę powiedzieć, że oceniam to rzeczywiście bardzo dobrze, bo no, uczniowie byli świetni, grupa była świetna, to była jakby mieszana grupa polsko-niemiecka, łącznie 40 osób, więc albo mogło być bardzo głośno i bardzo chaotycznie, albo mogło być wzorowo. I okazało się, że rzeczywiście dobrze nam się pracowało razem. Ja zaproponowałam też taką formę dosyć specyficzną, ponieważ stwierdziłam, że sama teoria to jeszcze jest niewystarczające, że dobrze, żeby młodzież jakby miała taką możliwość też popracować, wykorzystać swoje umiejętności manualne, też artystyczne, także oni, tak jak mówiłam, się przygotowywali listy motywacyjne związane z aplikowaniem na wolontariat, a także plakaty promujące taką działalność, którą chcieliby zrealizować w danej organizacji, jeżeli oczywiście ich projekt byłby zaakceptowany. Także rzeczywiście byłam pod wrażeniem ich kreatywności. Mamy gdzieś tam na Facebooku, już są w przestrzeni internetowej, jest kilka zdjęć tego wydarzenia. Co ciekawe, ja byłam bardzo zaskoczona tym, że jakby młodzież wybierała różne tematy, ponieważ to chodziło o to, że oni mieli wybrać organizację, która pracuje z pewnym jakby problemem społecznym czy jakimś zjawiskiem, organizację pozarządową, mieli wymyślić jakąś inicjatywę i tam były i organizacje działające na rzecz zwierząt, były też organizacje działające na rzecz jakby przeciwko dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, także dosyć takie już poważne wątki się pojawiły. Były organizacje pracujące z dziećmi, z kulturą, także gdzieś tam to spektrum zainteresowań rzeczywiście było szerokie. Uczniowie naprawdę bardzo fajnie pracowali ze sobą, to jakby ten kontekst międzynarodowy, tak, międzykulturowy, polsko-niemiecki. Naprawdę aż miło było tego słuchać, na to patrzeć. Rozdaliśmy materiały informujące o tym, gdzie można nas znaleźć. Jakby ja podkreślałam to, że jakby była informacja skierowana do uczniów z Polski, tutaj uczących się w Krakowie, że faktycznie można nas odwiedzić codziennie w streamie, że my chętnie o tym rozmawiamy, wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. No dla mnie w tym momencie to jest gdzieś tam, myślę, że jeden z priorytetów mojej pracy wspólnej, mojej współpracy ze streamem. To jest jakby promocja tej informacji. I byłam, mówiąc szczerze, zaskoczona, kiedy zaczynając to spotkanie, zapytałam się uczniów, młodych ludzi, czy już coś wiedzą, czy w ogóle słyszeli o tym, czym jest EVS. I przyznam, że byłam zaskoczona, że nawet wśród młodych Niemców, a właściwie nie, wśród tej grupy 20 osób, a ogólnie 40 uczestników, nie było ani jednej osoby, która słyszała o tym. Mm-hmm. Bo ja pamiętając siebie sprzed tych kilku dobrych lat, gdzieś tam już podczytywałam nieśmiało w jakichś czasopismach młodzieżowych, były rzeczywiście jakieś artykuły, to tak się rozkręcały, byłam tak naprawdę jedną z pierwszych osób swojego otoczenia, która wzięła udział w takim projekcie. Natomiast dla wielu osób to jest jednak jeszcze nowość, tym bardziej warto o tym mówić i warto jakby przekonywać, że tak naprawdę nie ma wysokich wymagań, takich warunków startowych, powiedzmy, czegoś, tych wymagań w stosunku do młodzieży, że najważniejsza jest tak naprawdę motywacja, automotywacja, zainteresowania, chęć pracy z drugim człowiekiem albo z naturą, ale to też gdzieś tam i tak kończy się zawsze na pracy z drugim człowiekiem, na takiej bezinteresownej pracy. I mam takie poczucie, no może nie misyjności, ale gdzieś tam takiej przyjemności, satysfakcji, że warto o tym mówić, że ludzie się faktycznie tym interesują. I właściwie teraz trochę zmieniając temat, dzisiaj byliśmy, była reprezentacja streamu na targach edukacji i pracy zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie. I rzeczywiście było u nas mnóstwo młodych ludzi, którzy pytali się, którzy byli bardzo zainteresowani, zadawali też bardzo takie ciekawe pytania. Także no jestem pełna optymizmu, jeżeli chodzi o promocję. Tak. Myślę, że to jest niesamowite doświadczenie i jeśli tylko możecie, to korzystajcie z takich możliwości, bo po 30 będzie tylko płacz.